pączek pokazuje czas, Nutella przekształciła się w świecę, a wafle ukrywają notatnik. Oglądaj w naszym nowym wideo, jak przekształcić zwykłe rzeczy w smaczne słodycze. Stefcia jest łakomczuchą z doświadczeniem, nie może wyobrazić sobie dnia bez ciasteczek, czekolady i cukierków. A jej przyjaciółka Roxanka jest pewna, że słodycze to czyste zło. Cukier szkodzi zdrowiu. Trzeba przejść na zdrowe odżywianie. Co to nie? Stefcia postanowiła sprankować swoją koleżankę. Nie wszystkie słodycze są szkodliwe. Na przykład ten kubek Nutelli. Spróbuj. Białe świece rozłamujemy. Wyjmujemy knot. Dodajemy brązową kredę woskową. I kakao w proszku. Roztapiamy mieszankę w kuchence mikrofalowej. Wlewamy do kubka od Nutelli. Wkładamy knot. I stopniowo wlewamy całą parafinę. Roxanka jest zaskoczona. Wygląda na to, że ten kubek Nutelli niesie światło i ciepło. A także napawa boskim zapachem czekolady. Teraz Stefcia ukrywa się, aby zjeść kolejny kawałek rolady biszkoptowej. Roxanka jest bezsilna. Trzeba wołać o pomoc wróżkę. A wróżka już jest. Ona zawsze jest gotowa pomóc dziewczynom uzależnionym od słodyczy. Jedna chwila i rolada przemieniła się w biszkoptowe etui. Prostokątny kawałek gąbki malujemy na zewnątrz jasno-brązową farbą gumową. Od wewnętrznej strony malujemy różowym. Przyklejamy rzep z jednej strony. Zwijamy gąbkę w roladę. Mocujemy drugą stronę zapiętym rzepem. W środku wklejamy pasek foamiranu. Tworzymy pętlę do pędzli. Wkładamy pędzle. Zwijamy etui. Krem malujemy białym akrylem. Lukier czekoladowy imitujemy klejem na gorąco. Malujemy farbą akrylową. Rzucie gąbki wcale nie sprawia przyjemności. Stefcia nawet nie podejrzewa, że to sprawka wróżki. W jej roladzie biszkoptowej znajduje się nadzienie z pędzli. Jak miło. Stefcia w końcu przestała żuć i zajęła się twórczością z koleżanką. A wróżka kontynuuje swoje przemiany. Karabara. I zamiast narysowanych muffinek na stole pojawiają się babeczki z kredek krajoli. Kredki krajola roztapiamy w kuchence mikrofalowej. Napełniamy roztopionym kolorowym woskiem silikonową formę do ciasta. Czerwone kredki roztapiamy do wisienki. Żółte, różowe i niebieskie odcienie do kremu. Brązowymi kredkami wypełniamy całą formę do muffinek. Wyjmujemy gotowe kredki. Co za niespodzianka! Stefcia zjada dużo muffinek. Ale rysować nimi jeszcze nie próbowała. To zupełnie nowa technika w malarstwie. Nazywa się ciasteczko antystresowe. Biedna Stefcia nie wie, gdzie się podziać. Teraz widzi wszędzie same słodycze. Na przykład ten budzik bardzo przypomina pączka. Okrągłą gąbkę równamy nożyczkami. Wycinamy otwór wielkości małego zegarka. Pączek pokrywamy lukrem z modeliny. Z foamiranu i modeliny kroimy posypkę cukrową. Dekorujemy pączka. Wkładamy zegarek do środka. Stefcia sięga po pączek. To nie złudzenie, wewnątrz tyka zegar, to wróżka się postarała. Jaki słodki zegaropączek, pokazuje, że nadszedł czas na deser. Roxanka pokazuje wróżce swoją słodką listę życzeń. Nie chce ani czekolady, ani marmolady, a tylko balsamu do ust. Wróżka migiem wyczarowuje małe lody od Baskin Robbins. Bezbarwny balsam do ust roztapiamy w kuchence mikrofalowej. Dodajemy odrobinę różowego barwnika. Napełniamy mały słoik. Przyklejamy wydrukowaną etykietę lodów Baskin Robbins.
Jakie malusieńkie! Przecież Roxanka prosiła o balsam, a nie słoik lodów. Otwórz i spróbuj. Jest to łagodny balsam do delikatnych ust. Wróżki lubią wykonywać słodkie życzenia. Epoka słodyczy zakończyła się. Stefcia postanowiła przejść na dietę. Roxanka chce wypróbować siłę woli koleżanki i prosi wróżkę przemienić pineski w drażetki. Dla niej to pestka. Z modeliny formujemy okrągłe drażetki. Przyklejamy je do pinezek. Dajemy modelinie wyschnąć. Białym akrylem piszemy logo MMS. Pokrywamy bezbarwnym lakierem do paznokci. Teraz Roxanka ma całe pudełko ostrych MMS-ów. Świetnie! Ona szybko podmienia je na tablicy koleżanki. Co za pech, słodycze znowu prześladują Stefcie, ale nawet malutkie MMS nie są w stanie sprowadzić jej z obranej drogi. Dieta dietą, ale głód nie ciotka. Stefcia przewraca całą kuchnię w poszukiwaniu jedzenia. Straszna pustka. Nagle do niej uśmiechnęło się szczęście. Znalazła w szafce pyszne wafle. Stefcia jest szczęśliwa, ale wewnątrz jedzonka ukrywa się notatnik. Wokół notatnika rysujemy na kartonie kształt koła. Wycinamy. Klejem na gorąco wytłaczamy duże paski, imitując fakturę wafli. Malujemy powierzchnię w odcień wafli. Przyklejamy notatnik do wafla. Przykrywamy jeszcze jednym waflem. Gorącym klejem imitujemy smugi toppingu czekoladowego. Malujemy je farbą akrylową. Ozdabiamy plastikowymi wisienkami. Jaka szkoda. Stefcia spodziewała się, że poczęstuje się waflami. Wszystkiemu winna jest przyjaciółka. To Roxanka podsunęła notatnik w przepis na deser. Roxanka zapisuje listę rzeczy do zrobienia w słodkim notatniku. Do jej kuchni znowu zagląda wróżka. Okazało się, że waflowy notatnik też jej pomysł. A to ciekawe. A co jeszcze potrafi wyczarować wróżka? Niech przemieni w słodycze zwykłe rzeczy. Na przykład ten kaktus. Poradzisz sobie? Oczywiście. Plastikowy kubek obrysowujemy na gąbce. Wycinamy koło o odpowiedniej średnicy. Wpinamy w gąbkę szpadkę i umieszczamy wewnątrz kubka. Nieduże styropianowe cylindry nadcinamy. Kawałek mniejszy rozcinamy pod kątem. Łączymy styropianowe cylindry wykałaczką. Obcinamy brzegi, nadajemy kształt kaktusa. Malujemy akrylem w kolorze wafla. Przykrywamy masą plastyczną. Imitujemy smugi lodów. Farbą akrylową malujemy wzór rurek waflowych. Nawlekamy waflowy kaktus na szpadkę. Z foami ranu kroimy kolorową posypkę. Nakładamy na lody z masy plastycznej klej PVA. Posypujemy posypką z foami ranu. Dekorujemy ozdobnymi pączkami i wisieńką. Nie do wiary, słodki kaktus. Tego dziewczyny jeszcze nie widziały. Bardzo ładny. A co powiesz na szpilki? Czy wróżka potrafi je przekształcić w coś ciekawego? Łatwizna. Niech to będzie kubek z kakao. Na papierowym kubku piszemy napis "Kocham kakao". Kolorujemy go farbami akrylowymi. Z gąbki do makijażu wycinamy koło wielkości kubka. Malujemy je w kolorze kakao. Z modeliny lepimy kształt pianek. Nawlekamy je na szpilki. Wkładamy gąbkę kosmetyczną w kubek. Wpinamy w nią szpilki. Co za magia! Szpilki nigdy nie wyglądały tak apetycznie. Ciekawe, a gdzie była Stefcia? Nie chcę odpuścić koleżance. Coś trzeba z tym zrobić. Wróżka upiekła specjalne ciasto pojednania ze szkatułki do biżuterii. Na metalowe pudełko klejem na gorąco nakładamy teksturę dżemu. Pokrywamy akrylem. Rozwałkowujemy modelinę koloru ciasta. Kroimy w paseczki. Wyplatamy z pasku wzór ciasta.
mocujemy go do pokrywki pudełka, obcinamy zbędne krawędzi, boczne strony pokrywamy paskami modeliny, a do środka ciasta bajki włożyła niespodziankę, mniam, cukierki, niech Roxanka idzie do koleżanki i podaruje jej ciasto zgody, Stefcia jest wkurzona na cały świat, a przede wszystkim na przyjaciółkę, nie, złość się, lepiej przyjmij w prezencie to skromne ciastko pudełko. Stefcia zapomniała wszystkie żale. Koleżanka jej wybaczyła. Stefcia chce zrobić rewanżowy prezent. Co by tu wymyśleć? Na pomoc znowu przychodzi wróżka z niezwykłym ciastem. Okrągłe lusterko obrosowujemy na styropianie. Wycinamy dwa koła o większej i mniejszej średnicy. Przyklejamy konstrukcję do lustra. Pokrywamy farbami akrylowymi. Przykrywamy warstwą folii. Klejem na gorąco nakładamy na nie lukier. Ozdabiamy białym akrylem. Z góry malujemy czekoladowy topping. Ozdabiamy ciastko ozdobną czekoladą i sztucznymi jagódkami. Jakie słodkie ciastko! Piękne i zdrowe! Odzwierciedla całe piękne przyjaciółki. Dzięki wróżko za takie prezenty. Spodobał Ci się nasz słodki świat? Pisz w komentarzach, jaką zwykłą rzecz chcesz przemienić w słodycz. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i naciśnij dzwonek, aby nie przegapić nowych słodkich pomysłów na kanale Trum Trum.